Witajcie, kochani, po przerwie. Ufam, że macie się dobrze. Nazywam się Arkia Andromeda i zanim zacznę sesję informacyjno-badawczą, chciałabym podziękować za to, że tu jesteście i przesłać płynącą z serca wdzięczność dla wszystkich moich darczyńców i sympatyków, którzy pisali do mnie maile oraz komentarze. Dziękuję bardzo za to i przepraszam, że nie mogłam odpisywać na bieżąco oraz za tą przerwę w komunikacji. Dziś wracam do publikowania sesji oraz udostępniam nową, poszerzoną, indywidualną sesję telepatyczną Pytania, uwolnienie i wzmocnienie. Szczegóły znajdziecie w opisie pod nagraniem. Zapraszam do kontaktu osoby zainteresowane taką sesją. Jak zauważyliście, zmieniłam też nazwę kanału na Andromeda i Nowa Ziemia. Ta nazwa bardziej rezonuje z czasem, w jaki wchodzimy. Utworzyłam również zapasowy kanał na BitShoot. Link pod filmem. Zapraszam do subskrybowania. Dalej można mnie też znaleźć na Facebooku. Wszystkie informacje są w opisie pod filmem. Pozdrawiam Was bardzo ciepło i zapraszam do wysłuchania sesji. Intencją tej sesji jest przekazanie informacji użytecznych, istotnych i inspirujących dla nas i wszystkich na teraz. Pierwsze, co jest mi pokazywane, to sytuacja na powierzchni Ziemi. Bardzo dużo zamieszania, bardzo duży ruch, taki chaotyczny, dużo niskich, ciemnych energii, niskowibracyjnych, chaos. Jaka jest informacja dla nas dotycząca tej sytuacji? W odpowiedzi pokazuje mi się przestrzeń ponad tym zamieszaniem. Przestrzeń jasna, zrównoważona, harmonijna, spokojna, lekka. I informacja jest taka, że od nas samych, od każdego człowieka zależy, z którym poziomem chce rezonować. To jest wybór każdego z nas. Mamy w sobie możliwość, by dostrajać się do tych wyższych częstotliwości i pozostawać w spokoju, pozostawać w stanie harmonii, pozostawać w takim wewnętrznym stanie pokoju. I kiedy jesteśmy dobrze dostrojeni do tych wysokich częstotliwości, które są dostępne dla każdego z nas, czasami przy odrobinie wysiłku, ale są dostępne. Będąc w tym miejscu, możemy zdecydować, kiedy przejść do działania, a kiedy pozostać w swoim wewnętrznym doświadczaniu. Wskazówka jest taka, by dołożyć starań, by jak najczęściej, a najlepiej na stałe, przebywać w tych wyższych wibracjach. Informacja jest taka, że właśnie bycie w tych wyższych wibracjach, w stanie wewnętrznej harmonii, służy nam najbardziej i najbardziej też jest to przydatne dla harmonizowania naszego życia, naszej przestrzeni, wszystkiego, co jest wokół nas. Kiedy oglądam ten chaos, natłok informacji, to, co widzę jako niższą przestrzeń energetyczną, widzę, że w tym chaosie nie ma potencjału, by powstało z tego coś dobrego, pozytywnego. To wszystko funkcjonuje w przestrzeni takich bardzo niskich energii, niskich uczuć. Jest tam wiele gniewu, żalu, złości. Są niesamowite pokłady lęku, strachu. Przychodzi też informacja, że było już podawanych bardzo wiele wskazówek, w jaki sposób utrzymywać się w tych wyższych częstotliwościach w tym czasie i jak o to dbać. Przypomnę tylko, że mówiłam już wielokrotnie o byciu w naturze, o codziennym znalezieniu czasu na bycie w ciszy,
niedawaniu uwagi temu, co nas niepokoi, co generuje lęk. Pokazane mi to zostało jako najistotniejsza wskazówka na teraz dla nas wszystkich. Jest też informacja, że ten czas jest przejściowy. Ta sytuacja minie, to się w końcu przetoczy wszystko, ale potrzebuje to czasu, by się zneutralizować, te wszystkie energie niskie. Cały czas jest mi pokazywane, że to jest nasz osobisty wybór, nasze myśli, myśli, z którymi rezonujemy, myśli, które wybieramy, myśli, które sami kreujemy, mają bezpośredni wpływ na nasze doświadczenie, na to, co się przejawia w naszym życiu, na to, z jakimi energiami, z jakimi sytuacjami, z jakimi ludźmi rezonujemy. Ten obecny czas jest czasem takiego, nazwałabym to, dojrzewania, bycia dorosłym, bycia odpowiedzialnym za siebie, za swoje myśli, za swoje decyzje, za swoje uczucia. Bycie odpowiedzialnym i świadomym tego, że możemy to zmieniać w nas samych. To jest nasza częstotliwość, którą możemy zmieniać. Tak jak w naszym życiu każdy z nas ma doświadczenie bycia smutnym i bycia wesołym. To jest właśnie taki przykład zmiany częstotliwości. I wskazówka jest taka, że choć może się to wydawać dla wielu trudne teraz, warto temu poświęcić swoją uwagę, warto o to zadbać. I pokazywane jest mi, że jest wiele osób, które pomimo obecnej sytuacji bardzo dobrze potrafią się odnaleźć w tej rzeczywistości, bardzo dobrze i łatwo dostrajają się do tych wysokich częstotliwości, które są w tej chwili na planecie, będą jeszcze wyższe, te częstotliwości będą cały czas wzrastać. Wiele osób jest w takim miejscu, gdzie nazwałabym to przeskakiwaniem, gdzie przeskakują z tych niskich częstotliwości do wysokich, w zależności od tego, czemu dają swoją uwagę. Kolejna wskazówka jest taka, by to zauważać, by obserwować siebie, obserwować swoje ciało, obserwować to, jak się czujemy i być świadomym tego, które informacje, które tematy wzbudzają w nas niskowibracyjne energie, a które sprawiają, że czujemy się dobrze, że mamy w sobie lekkość, że jesteśmy dostrojeni do tych wysokich wibracji, uczucia radości, szczęścia, akceptacji, wiary. Informacja jest taka, by każdy zwrócił na to uwagę, jak on się ma w tym. Kolejna informacja jest taka, byśmy nie stracili sił na sprawy, które nie przekładają się na nasze dobro. Pokazywane jest to w ten sposób, że dla każdego lepiej jest być w tych wysokich częstotliwościach, w takim poczuciu swojego wewnętrznego spokoju, harmonii, by dbać o to i z tego miejsca decydować, czy przejść do działania, w jakiej przestrzeni działać, jak działać. Informacja jest taka, by troszczyć się o siebie, troszczyć się o swoich bliskich i jednocześnie patrzeć na rozwiązania, szukać rozwiązań, odnajdywać je w sobie. Rozwiązania dotyczące być może polepszenia osobistej sytuacji, być może jakichś zmian, rozwiązania dobre dla siebie. Kolejna informacja dotyczy tego, by się zdecydowanie odciąć, odłączyć od tego, co już nam nie służy, od tego wszystkiego, co miało na nas wpływ wcześniej. Jest wiele energii, przekonań, wizji, które już są nieaktualne w naszym teraz, które ściągały nas na dół, zaniżały naszą częstotliwość, żeby każdy to w sobie rozpoznał, co to jest dla niego, jakie wierzenie, jakie przekonanie. To jest dobry czas na robienie takich swoich wewnętrznych porządków w swojej przestrzeni i wybieranie tego,
co ma potencjał rozwoju, tego, w czym czujemy się dobrze, podążania za naszymi pasjami, zainteresowaniami, za tym, w czym jesteśmy dobrzy lub w czym chcemy być dobrzy. W tej płaszczyźnie wyższych częstotliwości jest duża łatwość, by to odnajdywać, by za tym podążać i by to pięknie wzrastało w naszym życiu. To wszystko, jeżeli chodzi o informacje, wskazówki dotyczące zarządzania swoją przestrzenią osobistą. Kolejna informacja dotyczy potencjału tego roku 2021. I z tego miejsca ten rok widzę jako taki, gdzie te częstotliwości niskie i wysokie, widoczne jako takie pasma energetyczne, niżej jest pasmo częstotliwości niskich, ciemnych, niskowibracyjnych, a wyżej jest pasmo jasne, pasmo częstotliwości wysokowibracyjnych, częstotliwości miłości, radości, szczęścia, realizowania siebie, lekkości. I wygląda to tak, że w roku, który się zaczął, te dwa pasma będą obok siebie przez cały rok, przynajmniej tak to widać z tego miejsca. Czyli przez cały rok warto być uważnym, by wybierać bycie w tych częstotliwościach, które nam sprzyjają, które nas wspierają, które nam służą, są dla nas pozytywne. Z tego miejsca to wygląda tak, że ten rok będzie wymagał od nas dużej uważności i cały czas dbałości o siebie, troszczenia się o siebie, o swoich bliskich. I to jest po prostu najlepsze, co można zrobić w tym czasie. Na różnych poziomach, na różny sposób. Na tą chwilę teraz nie ma przestrzeni na jakieś konstruktywne działania, ale to może dotyczyć tylko najbliższych dni. Ta energia będzie się zmieniać. Podstawowa informacja to troszczyć się o siebie, dbać o siebie. Kolejny temat to rozdzielenie linii czasowych. Mówiłam o tym wielokrotnie wcześniej. W tej chwili jesteśmy w takim krótkim odcinku czasowym. Krótkim patrząc na to jako na wyjątkowe wydarzenie, bardzo intensywnych zmian na planie fizycznym. Jest to czas, przynajmniej teraz, najbliższe miesiące, takiego bycia obok siebie dwóch rzeczywistości. Jedna z nich dotyczy tego, co nazywałam negatywną linią czasową, czyli jest to rzeczywistość, która jest realizacją planu zła i jest rzeczywistość wielkiego przebudzenia świadomości ludzkiej na globalną skalę. Rzeczywistość światła, wyższych częstotliwości, rzeczywistość nowej Ziemi, wysokowibracyjna, jasna, rzeczywistość pokoju, harmonii, braterstwa pomiędzy ludźmi, wysokiej świadomości. Jesteśmy w takim czasie, że one są obok siebie, że każdy z nas może zobaczyć, może być w tej lub w tej. Natomiast dobrze jest dbać o to, co wybraliśmy, dbać o to, by w tych niełatwych okolicznościach utrzymywać tą wysoką wibrację, dostrojenie. I tu otrzymujemy bardzo dużo wsparcia, jeżeli to jest naszym wyborem. Częstotliwość, która jest na Ziemi, emanuje z Ziemi, emanuje z kosmosu, jest bardzo sprzyjająca do tego, by być w wysokich wibracjach. Natomiast jest bardzo niesprzyjająca dla niskiej wibracji i ta ciemna strona, żeby kreować więcej niskowibracyjnych energii, bardzo się stara, żeby robić to właśnie to zamieszanie, żeby kreować więcej lęku, więcej niepokoju, więcej zagrożeń. Tak będzie przez jakiś czas. Na pewno rok, który się zaczął, będzie rokiem lepszym od roku poprzedniego pod wieloma względami.
głównie ze względu właśnie na tą wysoką częstotliwość, do której będzie nam łatwo się dostrajać. Jeżeli tak zdecydujemy, jeżeli tak pokierujemy swoimi myślami i za tym pójdą czyny, to jest każdego indywidualny wybór i tu każdy jest odpowiedzialny za siebie. Nie można tego zrobić za innych. Można wskazać kierunek, można dać przykład, natomiast nie można tego zrobić za innych. Przyszłość jest jasna. Przyszłość jest zwycięstwem prawdy. Przyszłość jest wysokowibracyjna i warto by na co dzień dostrajać się do tego. Pomimo tego, co się przejawia nam na planie fizycznym, zło, to wszystko, co jest niskowibracyjne, te wszystkie rzeczy, które działy się na tej planecie, to wszystko jest cały czas zmniejszane, choć nie widać tego jeszcze na planie fizycznym. Co jeszcze warto byśmy wiedzieli na teraz? Przychodzi taka informacja, by pozostać w spokoju. To jest czas wielkiej transformacji, transformowania swoich odczuć, transformowania swoich emocji, uwalniania się od wszystkiego, co już nam nie służy. I ten czas, te okoliczności, w których jesteśmy, sprzyjają temu, by się uwalniać, by zauważyć, rozpoznać w sobie różne przekonania, emocje, być może pokłady strachu, które nosiliśmy w sobie, pokłady lęku, i by się od tego uwolnić świadomie, by zdecydować inaczej, bo one już nie rezonują z nową rzeczywistością. I chodzi tutaj o to, by dawać swoją uwagę na kreowanie rozwiązań, na działania, ale by to wychodziło z takiej przestrzeni naszej wewnętrznej równowagi, harmonii, z poziomu serca. Warto pamiętać, by nie kreować więcej negatywności, by zadbać o siebie, by skupić się na tym, co wybieramy, czego chcemy dla siebie, dla naszych bliskich, czego chcemy dla planety, na której mieszkamy, czego chcemy dla swojej społeczności, czego chcemy dla swojego miasta, dla swojego kraju. Warto się na tym skupić. Warto też pamiętać, że jesteśmy w tym wyjątkowym czasie, w większości z własnego wyboru, że wybraliśmy żyć na tej planecie w tym czasie i dokonując wyboru, wiedzieliśmy, że możemy dać swój dobry wkład w tą rzeczywistość. Możemy się przyczynić do większego dobra, do kreowania pokoju, przyczynić się do wzrastania ogólnej świadomości na tej planecie. Żyjemy w czasie wielkich przemian, w czasie, który jest pełen wyzwań, w czasie, który zmusza nas do dokonywania wyborów i dbajmy o to, by te wybory były mądrymi wyborami, by płynęły z mądrości serca, by były ukierunkowane na dobro osobiste i dobro ogólne. W dalszej części chciałabym poprowadzić krótką wizualizację służącą podniesieniu osobistej wibracji. Jeżeli czujesz, że być może byłoby to dla Ciebie przydatne, zapraszam. Zaczynamy. Upewnij się, że jesteś w wygodnej dla siebie pozycji. Wygodnie siedzisz lub leżysz. Twoja pozycja jest otwarta. Dostrajasz się do wysokich częstotliwości, które są wszędzie i z którymi możesz z łatwością rezonować. Weź kilka głębokich oddechów, świadomie będąc w swoim ciele, będąc uważnym na odczucia z ciała. Pozwól, by Twoje ciało było swobodne. Pozwól, by Twoje ciało było w swojej wygodzie. Teraz przenieś swoją uwagę do swojego serca, do swojego centrum. Dalej oddychaj pełną piersią, głęboko. Zadaj sobie pytanie,
jak się masz w swoim sercu, jakie teraz masz w sobie uczucia. Jeżeli czujesz jakąś niewygodę, coś, co nie jest dla ciebie przyjemne, bardzo świadomie i zdecydowanie swoją energetyczną dłonią wyciągnij to z siebie i odrzuć, by się zneutralizowało natychmiast. Jeżeli masz potrzebę, zrób to nawet kilka razy. Znowu weź głęboki oddech i sprawdź, jak się masz teraz. Sprawdź, czy w twoim sercu jest spokój. A jeżeli nie, to wykreuj w sobie ten spokój. Możesz się zainspirować swoim osobistym, wcześniejszym doświadczeniem, gdzie odczuwałeś spokój. Na pewno takie masz. Poczucie bycia w teraz. Uczucie błogości, lekkości istnienia. Odnajdź to w sobie lub wykreuj to w sobie i oddychaj. Niech to uczucie wewnętrznego spokoju, uczucie harmonii wewnętrznej, uczucie miłości do siebie samego, do całego istnienia, uczucie błogości, niech wypełni cię ta częstotliwość, którą sam sobie kreujesz. Jesteś mistrzem swojego życia. Sam możesz decydować. Oddychaj i pozwól, by ta miłość, najwyższa częstotliwość, najbardziej naturalna częstotliwość rozpływała się po twoim ciele, rezonowała z każdą komórką twojego ciała i następny świadomy oddech. Wszystkie komórki twojego ciała rezonują teraz w częstotliwości miłości. Odczuwasz w sobie lekkość, błogość. Odczuwasz w sobie ten naturalny stan istnienia. Pobądź w tym, po prostu oddychając. Jeśli przychodzą jakieś myśli, pozwól im odpłynąć. Teraz skup się na tym, by czuć, by być w swoim ciele, by być lekkością, by być miłością, którą jesteś. Tym jesteś istotą światła i miłości. Kiedy całe twoje ciało fizyczne jest wypełnione tą częstotliwością, którą sam sobie wykreowałeś, częstotliwością, w której czujesz się doskonale, swoją najwyższą częstotliwością, pozwól, by ta częstotliwość rozprzestrzeniła się z ciebie na twoje ciało emocjonalne. Twoje ciało emocjonalne wypełnia się teraz częstotliwością miłości. Twoje emocje są harmonijne. I dalej pozwól, by ta częstotliwość miłości wypromieniowała z ciebie na twoje ciało mentalne, na przestrzeń twoich myśli. Pozwól, by cały potencjał twoich myśli, tych, które kreujesz i tych, z którymi rezonujesz, wypełnił się
wysokowibracyjnymi częstotliwościami miłości, pokoju, harmonii, piękna, doskonałości, współodczuwania. Cała istota, którą jesteś w tej chwili, emanuje miłością, najwyższą częstotliwością. Cała Twoja istota emanuje teraz Twoim wewnętrznym pięknem, pokojem, harmonią. Oddychaj i pozwól, by Twoja osobista częstotliwość emanowała w Tobie. Kiedy poczujesz się wypełniony tą najwyższą częstotliwością, możesz ją skierować w Twoje sprawy, skierować ją na Twoje cele, skierować ją na Twoją dobrą przyszłość, skierować ją na realizację Twoich marzeń, skierować ją na osoby, które są bliskie Twojemu sercu. Kiedy napełniasz i napełnisz cały swój osobisty świat swoją najwyższą częstotliwością, możesz zdecydować, by Twoja częstotliwość miłości emanowała również dalej, emanowała na cały świat. Możesz teraz, w świadomości tego, że Twoje możliwości są nieskończone, możesz objąć teraz częstotliwością miłości całą Ziemię, całą planetę, na której mieszkasz. Możesz to zrobić, jeśli zechcesz. Możesz zobaczyć lub wyobrazić sobie, jak częstotliwość miłości emanuje z wielu, wielu innych ludzi i jak wszyscy oni po wypełnieniu częstotliwością miłości swojego osobistego świata rozprzestrzeniają ją na całą planetę. Dzięki Twojej osobistej częstotliwości miłości, dzięki Twojej decyzji, planeta staje się wibrującą miłością. Planeta, na której mieszkasz, staje się doskonałym miejscem do życia, do doświadczania, do dzielenia się, do troszczenia się o siebie i o innych, do życia w braterstwie. Planeta, nowa Ziemia, staje się miejscem, gdzie w lekkości i naturalności realizujemy swoje wizje, swoje plany, swoje marzenia, najlepsze doświadczenia, jakie tylko potrafimy sobie wyobrazić i wiele, wiele więcej. Nowa Ziemia, planeta światła, planeta miłości jest Twoja. Teraz wiesz, że wykreowanie, obudzenie w sobie częstotliwości miłości jest dla Ciebie dostępne, jest łatwe i możesz z tego korzystać, kiedy tylko zechcesz. Możesz też doskonalić umiejętność życia w wysokich częstotliwościach.
częstotliwości miłości, która jest Twoim esencjonalnym stanem, naturalnym stanem. Pozostań w swoich wysokich częstotliwościach, jak długo zechcesz, i wiedz, że zawsze możesz wracać do takiego stanu. Wiedz też, że możesz sprawić, że ten stan stanie się Twoim naturalnym stanem życia w częstotliwości miłości. Po prostu oddychaj. Bądź błogosławiony wszelkim dobrem. Kocham Cię, widzę Cię, wierzę w Ciebie. Dziękuję.